Czy Bronisław Komorowski był prezydentem resetu? O to i nie tylko o to zapytam Państwa i moich gości. Witam serdecznie polityków. Robert Obaz, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam Państwa z Jeleniej Góry. Dzisiaj ciepłej, ale pochmurnej. O, właśnie, chmury to jednak słaba sprawa. Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, a jak u Pana pogoda? Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam Pana posła, wszystkich telewidzów. No w porządku, ja dzisiaj jestem na ziemi opoczyńskiej, co prawda poza moim okręgiem, ale wracam z Dolnego Śląska, tak więc dobra z wielką pogoda. Przyjemnością. Dobra pogoda w kampanii tak, chyba tak, służy, tak, prawda? To... Czy pomaga, czy nie? No z całą pewnością tak. No. Robert Obaz też się uśmiecha. Jest. Na Dolnym Śląsku zawsze jest dobra pogoda, dobry klimat. No ja z Wrocławia dzisiaj wyjeżdżałem w deszczu małym. No właśnie, panowie, o pogodzie dobrze jest porozmawiać, ale w tej pogodzie, tak jak i w życiu, czasami czarne chmury zbierają się nad nami, a czarne chmury ewidentnie zbierają się nad Donaldem Tuskiem, nad Platformą Obywatelską. Dlaczego? Dlatego, że kolejny odcinek serialu dokumentalnego Reset został wczoraj pokazany. Dokumenty ujawnione w tym odcinku, dokumenty, które pokazał redaktor Michał Rachoń i profesor Sławomir Cęckiewicz, mówią o telefonie, o rozmowie Angeli Merkel z Bronisławem Komorowskim, ale też o nagradzaniu Donalda Tuska za bardzo dobrą postawę po 10 kwietnia. No, jest to co najmniej zastanawiające, czy nie, Krzysztof Lipiec? No, tak naprawdę to jest pytanie, czym jeszcze Donald Tusk może nas zaskoczyć po odkryciu tych różnych dokumentów, które są ujawniane. Ja myślę, że ta komisja, która została powołana przez polski Sejm w sprawie zbadania tych wszystkich spraw, które no, legły jednak cieniem na polskiej polityce za czasów rządów Donalda Tuska, takich rzeczy będzie pewnie jeszcze więcej. No ale to, co już dzisiaj wiemy, to, co zostało ujawnione przez Michała Rachonia i profesora Cęckiewicza, no napawa mnie na przykład wielkim oburzeniem, bo jak można robić politykę polską ponad Polską i to akurat z tymi, którzy nigdy nam dobrze nie życzyli. Mam na myśli Niemców, mam na myśli Rosję. Zawsze, kiedy Rosjanie z Niemcami dogadywali się ponad naszymi głowami, dla Polski to wróżyło wielkie nieszczęście i dobrze, że tak się stało, że akurat Donald Tusk dzisiaj jest już na marginesie władzy publicznej. Jestem przekonany również co do tego, że tak zostanie również osądzony przez wyborców w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Gdyby doszło do tego przejdziemy. Czy to będzie miało wpływ na wyniki? Dobrze, postawmy tutaj przecinek. Pan Robert Obaz, panie pośle, czy pan uważa, że ta notatka wczorajsza opublikowana rzutuje na Donalda Tuska, czy nie? No tak się składa, że nie oglądałem wczorajszego. A ogląda pan w ogóle? Urywkami oglądam czasami, tak, oglądam, bo ja znaję zasadę, że warto wiedzieć, co druga strona polityczna też twierdzi, żeby słusznie nie być jednostronny, no tak naprawdę przyznam się szczerze, że żadnego odcinka nie oglądałem w całości, więc nie jestem jakimkolwiek ekspertem co do tego serialu Reset, który jest publikowany, ale myślę, że polskie sprawy powinniśmy załatwiać w Polsce. I od tego mamy rząd, bez względu na to, która strona rządzi, czy to była Platforma Obywatelska. Ja przepraszam za tę dygresję, ale nie zawsze tak wszyscy myślą, pana koledzy, bo czasami polskie sprawy załatwiamy przez Komisję Europejską, niektórzy chcą, ale to no potem. Nie, okej. Okay. Znaczy ja wyznaję zasadę, że od tego mamy w Polsce rząd, żeby zajmował się polskimi sprawami. A drugą rzeczą, zupełnie inną, ale związaną też, jest Unia Europejska czy NATO, w tych paktach, w których jesteśmy, czy to Grupa Wyszehradzka i tam należy rozmawiać już bez względu na podziały polityczne. Trzeba pilnować interesu Polski, dogadywać też, mówiąc kolokwialnie, sprawy, które są dla Polski i Polaków ważne, zdobywać tą większość tak, żeby do Polski płynęły pieniądze, tak jak z KPO, to rzecz bardzo ważna, żebyśmy je jak najszybciej otrzymali.
I tutaj trzeba działać ponad wszystkimi politycznymi podziałami, bo to, co nas w Polsce może dzielić, poglądy na różne sprawy, to w kontaktach z Unią Europejską powinniśmy stanowić dosyć zwarty taki szereg. Aczkolwiek, piękne życzenie, niestety nie wiem, czy do spełnienia. To, pani redaktor, mi się wydaje, że i w tych wyborach i chyba powinniśmy tak wszyscy, jest taki ran, co stało się takim kultowym, często przenosimy do polityki, albo reżyser Rancza miał taką jasność widzenia i przewidział pewne rzeczy i przypomina mi się taka scena z Rancza, kiedy kończy się ten serial, Pieczka trzymający kieliszek w dłoni i mówi: na miłość boską, ludzie, lubcie się trochę bardziej. I wydaje mi się, że to jest takie przesłanie, które powinniśmy też trochę zwrócić uwagę na to, że Polki i Polacy mają dosyć tych sporów, dosyć kłótni, chcą konstruktywnej polityki i taką politykę też lewica. Piękna myśl, tylko czy do spełnienia. No, czasami to politycy sami podgrzewają emocje. Panowie, tutaj stawiamy przecinek, posłuchamy jeszcze Radosława Fogla z konferencji prasowej. To nie była polityka względem Rosji, która powstawała w gabinetach polskiego MSZ. Niedawno media ujawniły notatkę, czy w zasadzie odtajniony szyfrogram po wizycie Bronisława Komorowskiego w Moskwie. Marszałek Komorowski spotyka się w Moskwie z kanclerz Merkel. Czytamy w notatce polskiego MSZ na temat opinii kanclerz Niemiec. Bardzo wysoka ocena zachowania się premiera RP, czyli Donalda Tuska, po katastrofie 10 kwietnia. I co ciekawe, w tym samym zdaniu urzędnik podległy Radosławowi Sikorskiemu umieszcza przypomnienie, że Donald Tusk otrzyma nagrodę Karola Wielkiego. W naszej opinii Donald Tusk otrzymał tę nagrodę jako podziękowanie czy jako motywacja do dalszej pracy za politykę resetu. No i chyba wszystkim nam wiadomo, że Donald Tusk dla pana Lipca dzisiaj jest też konkurencją, bo to przecież opozycja. Dla Lewicy to też jest konkurencja. Więc ja się pytam panów, czy te informacje, które się pojawiają w tym dokumencie, rzeczywiście w panach ocenie zaszkodzą Donaldowi Tuskowi. Cały czas drugie miejsce ma Koalicja Obywatelska. No ale sondaże są różne, one do 15 października jeszcze mogą się zmienić. Pan Krzysztof Lipiec. Czy zaszkodzą? Trudno jest to przesądzić. Ja myślę, że powinniśmy na to spojrzeć w zupełnie innych kategoriach. No jeśli uznajemy, że to, co czynił Donald Tusk, jego ludzie, tak jak Bronisław Komorowski, bo przecież on się też wywodzi z tego obozu Platformy Obywatelskiej, poza granicami Polski działają przeciwko swojemu państwu, pełniąc bardzo wysokie funkcje państwowe, tak jak Bronisław Komorowski, przecież to był pierwszy obywatel w tamtym czasie i on chodzi na pasku kanclerz Niemiec, to są rzeczy, które zasługują na ogromne potępienie. I to potępienie powinno spłynąć właśnie od polskiego społeczeństwa. Jak to będzie, trudno powiedzieć. My znamy przecież polską historię i wiemy, że nasze społeczeństwo w tym sensie politycznym dzieliło się na obóz patriotyczny, ale też funkcjonowała bardzo silna targowica. I dzisiaj mamy sytuację bardzo podobną. Obóz patriotyczny jest tworzony wokół Prawa i Sprawiedliwości, targowica wokół Platformy Obywatelskiej i jest też część klasy politycznej, która jest zupełnie obojętna na te sprawy. Pan Robert Obaz, ja tak podejrzewam, że lewica to gdzieś tam no jednak może się cieszyć z takiego obiegu spraw, czy nie? Znaczy lewica... No bo jak Tuskowi przecież tam się powinie noga, to lewica może zyskać. Bo przecież Tusk zabiera głosy lewicy, czy nie? Ja myślę, że dzisiaj powinniśmy prowadzić tego typu kampanię, że każdy ma swój program.
I jak się komuś noga pobija, to nie cieszyć się za bardzo, tylko patrzeć, co sami robimy. Lewica do tego jest przygotowana, pokazujemy sobie program, rozmawiamy na co dzień. Nie zgodzę się z tą tezą mojego kolegi posła, który stwierdził, że obóz patriotyczny to Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, szanowni państwo, pewnie każdy z nas ten patriotyzm rozumie od innej strony. Jestem przekonany o tym, że na lewicy są wszyscy patriotami i bez względu na to, jakie mamy na to spojrzenie. Oczywiście możemy się różnić, ale nie wciskajmy sobie czegoś, co nie jest prawdą, że to lewica czy Platforma Obywatelska to nie są patrioci, a my jesteśmy, bo my jak państwo pan wskazał, my jesteśmy targowicą, a wy jesteście patriotami. No nie, tak nie jest, panie pośle. Naprawdę proszę nie stawiać takich tez, bo one w moim odczuciu są bardzo, bardzo głupie. Przepraszam za ten kolokwializm, ale no, niestety nie mogę się zgodzić z takim stawianiem sprawy. Nie bardzo uważam, dlaczego ja jestem gorszym patriotą od pana. Panie pośle, Krzysztof Lipiec? Pan może to różnie rozumieć, ale niestety prawda jest taka, że dzisiaj klasa polityczna dzieli się na takich ludzi, którzy obstają za sprawami polskimi ponad wszystko i na takich, którzy są przeciwko polskim sprawom, jeśli chodzi o lewicę. Owszem, lewica też w swojej części była patriotyczna i patrząc z punktu historycznego spojrzenia na naszą przeszłość, to działacze lewicy patriotycznej, to oni za czasów komunizmu siedzieli w więzieniach, byli straceni w tych więzieniach. No dobitnym takim przykładem jest Kazimierz Pużak, działacz lewicowy, polski patriota, którego dzisiaj sala kolumnowa nosi imię i on skończył w komunistycznym więzieniu, też w lewicy. Tam został po prostu zamordowany i wykończony. A wy jesteście przecież spadkobiercami którzy kiedyś sprawowali w Polsce władzę przyniesioną na sowieckich bagnetach. Najpierw PZPR, później przecież to było SDRP, SLD, aż do nowej lewicy. Robert tak Obos. Więc, nie, no, panie pośle, no tak Krzysztof ta sytuacja przypomniał wygląda. Panu historię lewicy dosyć skrupulatnie, trzeba przyznać. Tak. Oczywiście dlatego groty, którzy byli w PZPR, że dzisiaj są w PiS-ie i są czołowymi członkami Prawa i Sprawiedliwości, dlatego panie pośle, nie znam takich. Wszędzie, no panie pośle, proszę, niektórych do Trybunału Konstytucyjnego, że się odsyłali, aparatczyków właśnie komunistycznego PZPR-u. Panie pośle, ale to jest nieprawda, co pan mówi, panie pośle, w tej chwili. Dobrze, w 88 roku, kiedy panowałem, miałem 15 lat, mam tyle wspólnego ze Stalinem czy z Leninem, co z Hitlerem. No, no taka jest prawda, ja jestem... Panie pośle, idziemy dalej. Ja stawiamy kropkę. Nie czynię tego typu zarzutu, ale mógł pan dokonać lepszego wyboru w działalności publicznej, w działalności politycznej. Ja myślę tak, panie pośle, tutaj słowa kieruję do pana Krzysztofa Lipca. Panie pośle, czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają. Może pan Robert Obaz jeszcze kiedyś wstąpi do Prawa i Sprawiedliwości? Może tak zapraszam. Się wydarzy. A może to, to co dzisiaj mówimy na początku, to trzeba go za to pochwalić. No dobrze, panowie, tutaj stawiamy na razie kropkę w tym temacie. Chociaż zapytam jeszcze a propos i krótka odpowiedź. Profesor Sławomir Cęckiewicz jest na czele tej komisji, ale ta komisja no, nie zacznie działać zgodnie z tym, co jeszcze kilka miesięcy temu ustalano. Żałuje pan Krzysztof Lipiec, że jednak trochę późno pracę zacznie ta komisja, czy nie? Tak, oczywiście byłoby znacznie lepiej, gdybyśmy przed wyborami mieli, że tak powiem, większą aktywność komisji z jednej strony. Ale byłaby narracja, że to jest strony... komisja pisowska, na pewno. To pan to... No, tak, takiej narracji się nigdy nie pozbędziemy, no ale trzeba pamiętać o tym, że każdy klub parlamentarny miał szansę zgłosić swoich przedstawicieli i niestety tak się stało, że wszystkie kluby opozycyjne tych kandydatów nie zgłosili. Natomiast ja myślę, że temat jest na tyle ważki,
że musimy te sprawy wyjaśnić, aby później nie było takiego tłumaczenia, właśnie jako, jak mieliśmy przed chwileczką ze strony pana posła. Dobrze jest naprawdę znać tą najnowszą historię w pełnej odsłonie, również Robert. Wiedzieć, co politycy, nawet za tych czasów już demokratycznych, kiedy byli wybierani w sposób wolny, demokratyczny, co oni dobrego uczynili dla Rzeczypospolitej. I Robert Obaz, Nowa Lewica, panie pośle. Okazuje się, że w tych archiwach jest wiele niespodzianek i one wcale Polsce nie służyły. Niespodzianek, ale czy pozytywnych właśnie. Robert Obaz, no państwo nie zgłosiliście swojego przedstawiciela, a i tak wam się nie podoba ta komisja. Nie zgłosiliśmy i myślę, no że tak, największy... Nie zgłosimy, nie podoba nam się, nie bo nie, tak czy nie? Największy opór, jeśli chodzi o tę komisję, był w Prawie i Sprawiedliwości. Przypomnę, ile razy ona trafiała na komisję, spadała z komisji, poprawki pana prezydenta, który też uznał, że czyli samo środowisko Prawa i Sprawiedliwości nie bardzo wiedziało, co z tą komisją zrobić. Zgodnie z ustawą, którą Sejm przyjął głosami Prawa i Sprawiedliwości, 17 września mieliśmy. No dobrze, ale nie zgłosiliście, raport, a i tak wam się nie podoba. Reasumując. Reasumując, nie podobała nam się od początku. Tak czy jak tak, czy siak. Jak panu czasami jak z kobietami, z tą lewicą, no po prostu nie dogodzisz. No ale trzeba... Jeśli pani redaktor pozwoli, to trzeba przypomnieć o tym, że jednak pan prezydent zgłosił nowelizację, która tak naprawdę oddała ducha tej krytyki, którą czyniła względem tej ustawy właśnie opozycja. No, ale wszystkie i tak się nie postulaty podoba, widzi opozycji. Pan. Dokładnie tak. No i pan prezydent uczynił krok dalej, żeby nie było też wątpliwości, czy ta ustawa jest konstytucyjna, czy też nie, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Panowie, i teraz przechodzimy do kolejnego bardzo ważnego tematu. Wczoraj Rada Ministrów podjęła konkretną decyzję ostateczną, tak jak zaznaczył premier Mateusz Morawiecki w swoim orędziu, to znaczy my utrzymujemy całkowity zakaz przywozu ukraińskiego zboża do Polski po 15 września. Zakaz zostaje wprowadzony bezterminowo, ale proszę, posłuchajmy jeszcze pana premiera Mateusza Morawieckiego. Polska po 15 września utrzyma całkowity zakaz przywozu ukraińskiego zboża. To embargo będzie dalej obowiązywać. Nie pozwolimy, by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś. Interesy polskich rolników, polskiej wsi, ale i milionów polskich konsumentów będą dla rządu Prawa i Sprawiedliwości zawsze na pierwszym miejscu. Polacy dla Ukrainy zrobili więcej niż ktokolwiek inny w Europie. Humanitarnie, militarnie i politycznie. Jeszcze raz, bo nigdy dość gorąco za ten wspaniały odruch serca i wielki gest solidarności wszystkim swoim rodakom z serca dziękuję. Decyzja Komisji Europejskiej otworzyła jednak drzwi dla importu produktów żywnościowych z Ukrainy, co następnie zaowocowało wybuchem w Europie kryzysu rolnego, który dotknął zwłaszcza kraje przygraniczne, takie jak Polska. To, co miało być tylko tranzytem do krajów trzecich, bardziej potrzebujących, okazało się mechanizmem pozwalającym na zalewanie krajów takich jak Polska tańszym ukraińskim zbożem. Jesteśmy jednym z największych producentów zbóż w Europie. Nie pozwolimy na to, żeby polskie rolnictwo, czyli jeden z czołowych sektorów polskiej gospodarki, był przez kogokolwiek niszczony. I ta konkretna decyzja pozwoli PiS-owi zyskać większy wynik na wsi? Krzysztof Lipiec. My tutaj działamy może nie tyle pod efekt wyborczy, tylko działamy w interesie państwa polskiego, w interesie polskiej gospodarki, której znaczącą część stanowi właśnie rolnictwo, rynki produkcji rolniczej pod każdym względem bardzo mocno przyczyniają się do tego, aby polska gospodarka rosła w siłę, jak i również to przyczynia się do bilansu płatniczego i dlatego też musimy dbać szczególnie o ten rynek produkcji zboża, albowiem no Ukraina, której zamiary ponoć były takie, aby poprzez Polskę, jak i inne kraje przyfrontowe mogli z tego powodu, że mieli zablokowaną drogę morską, dokonać przerzutu tego zboża, transferu do Azji, do
Afryki. Tak się jednak nie stało. Tutaj zadziałał w Polsce również taki rynek spekulacyjny, który wykupił to zboże po znacznie niższej cenie, co w znaczący sposób zdestabilizowało właśnie rynek produkcji zboża w Polsce. Rolnicy mieli kłopot ze sprzedażą swoich produktów. Państwo tutaj zadziałało błyskawicznie, bo były dopłaty do zboża, dopłaty do nawozów i wiele innych mechanizmów. No dobrze, ale mimo wszystko widzi pan. Dla rolników lepszą sytuację. No dobrze, ale mimo wszystko widzi pan. Z rolnikami rządu, dyskusje bywały trudne w Ministerstwie Rolnictwa, tak? Ta sytuacja no, wpłynęła tak, też na relacje. Ale z całą pewnością minister Robert Telus tę sytuację opanował, doszło do porozumienia. No i dzisiaj jest czas na kolejny ruch ze strony polskiego rządu. Wczoraj została podjęta stosowna uchwała w tej sprawie, ale nadal czekamy na decyzję Komisji Europejskiej, bo tak naprawdę to Komisja Europejska, bo to jest narzędzie w rękach Komisji Europejskiej, powinna wydać stosowną decyzję. No dzisiaj już wiemy o tym, że komisarz do spraw handlu pozytywnie odnosi się do tego, aby to embargo nadal było stosowane. No podobna sytuacja jest ze strony komisarza do spraw polityki rolnej. I tutaj przecinek, Robert Obaz. No lewica chyba nie do końca ma. Znaczy ma, albo może my tego tak nie wiemy, nie interpretujemy. Lewica, no nie ma co ukrywać. To nie jest partia, która z rolnikami jest za pan brat. Oj, pani redaktor, tyle co ja się spotykam z rolnikami i z Dolnośląską Izbą Rolniczą. Ale nie nazywacie się taką partią rolniczą albo taką... No jedyną partią rolniczą, która jest najbliżej rolników jest PSL, tak? To zawsze była partia związana z rolnikami i tutaj bezdyskusyjnie, ale myślę, że bez względu na to, czy jesteśmy mniej lub bardziej rolniczy, tak? Mówię tutaj w którym wiezie PSL, to bezdyskusyjnie, to myśmy wnosili też do premiera, zanim się zaczął ten kryzys, kiedy ministrem był jeszcze pan Kowalczyk, o to, żeby to zboże, które przyjeżdża do Polski, ma być tranzytowane, ktoś płacał kaucję, który tranzytuje. To jest po pierwsze. Druga rzecz, pan poseł tutaj mówił o tych spekulantach, którzy wykupili te zboże ukraińskie i zalali polski rynek tym tańszym zbożem, to panie pośle, no pokażmy listę tych spekulantów, kto to był, kto to wykupił, bo w dużej części to były i spółki państwowe, ale też osoby powiązane z Prawem i Sprawiedliwością. I ostatnia rzecz, wydaje mi się bardzo ważna, że w całej tej historii dotyczącej zboża trzeba wziąć pod uwagę też, bo to embargo oczywiście jest dobre, że to zboże nie będzie do Polski przyjeżdżało. Absurdem jest w ogóle, że i tutaj też bym się dopatrywał bardziej takiej wojny hybrydowej. Kto lobbował za tym, żeby to zboże przez Polskę i przez inne kraje ościenne w stosunku do Ukrainy było transportowane. No dobrze, ale dalej. Jakby w ogólnym rozrachunku pan teraz się zgadza z polityką rządu co do ukraińskiego zboża, tak czy nie? Ale w tej chwili oczywiście. No ona jest, te reakcje są spóźnione. Dzisiaj musimy też się zastanowić, jak to wpłynie. No, a Komisja Europejska nadal czeka. Nadal czeka też, a propos reakcji. No ale tak, ale mamy też komisarza do spraw rolnictwa i wydaje mi się, że ten jego lobbying z jego strony powinien być dużo bardziej mocniejszy. Także panie Wojciechu, do roboty po prostu, do roboty. Krzysztof Lipiec. Ja o tym powiedziałem, że jest oficjalne stanowisko dwóch komisarzy, w tym komisarza do spraw polityki rolnej, komisarza do spraw handlu, a decyzja jest w rękach większego gremium niż tylko dwóch komisarzy, bo to cała komisja o tym ma zdecydować. Ja się nie spodziewam innej decyzji tak naprawdę, bo zboże ukraińskie, jeśli można w tym kontekście powiedzieć, no zagraża i destabilizuje wszystkie rynki produkcji rolniczej w całej Unii Europejskiej. No przecież to nie jest żadną tajemnicą, że Ukraina jest spichlerzem Europy i tak. No, Ukraina też nie miała takich pomysłów, żeby zalewać
rynek europejski swoim zbożem, bo oni mieli przed wojną bardzo dobre kontrakty właśnie w Azji, mieli bardzo dobre kontrakty również w Afryce, a to, co się dzisiaj dzieje, zablokowanie przez Rosję tej drogi transportowej wywozu zboża drogą morską, to jest nic innego jak również uderzenie w skali ogólnoświatowej w sytuację, która ma do kropka, do panowie, głodu. Idźmy dalej. Kampania wyborcza. Do tego rolnictwa, bo panie pośle, pan pewnie nie śledził. Ja miałem taką dosyć długą przygodę z rolnictwem. Pracowałem w gospodarstwie rolnym na ponad tysiąca, które posiadało ponad 1000 hektarów, więc trochę wiem. I pierwsze takie zakusy ze strony zarówno Ukrainy wtedy, jak i Rosji, to był rok 2017, gdzie ceny na rynkach zboża naprawdę bardzo, bardzo mocno kąpnęły. Stawiamy tutaj kropkę, panowie. Ja teraz z tego nie wyciągnęli wniosku. Panowie, idziemy dalej. Kampania wyborcza trwa. W kampanii wyborczej, jak to mówią politolodzy, marketingowcy, chowa się niektórych polityków, a niektórych się tak uwydatnia. I teraz zapytam, no afera śmieciowa w Warszawie, ona nie ma co ukrywać. Cały czas ciągnie się taka śmierdząca sprawa, że no, potocznie mówiąc, ciągnie się za Rafałem Trzaskowskim, ale to jest też wpisywane wszystko na konto Donalda Tuska, że Donald Tusk miał takich ludzi też wokół siebie w swoim rządzie. Rafał Trzaskowski nie wie, co się dzieje w jego mieście, w cudzysłowie cytując, słynną imprezę wieczorną pana prezydenta. No i jakby dzisiaj pan Paweł Lisiecki mówi, że tam kilka miliardów złotych mogło pójść, ale tak naprawdę to nikt nad tym nie sprawował kontroli. Czy pan Donald Tusk powinien schować kolegę Trzaskowskiego, czy nie, Robert Obaz? Ja naprawdę nie jestem doradcą marketingowym partii politycznych, dlatego też uważam, że... A pan by schował teraz, jakby tak przeszkadzał, czy nie? Ja uważam, że każda partia podejmuje we własnym gronie. Ja nie znam dokładnie tej sprawy, nie chciałbym tutaj wyrokować. Podobną sprawę mieliśmy w Bogatyni, gdzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, gdzie 95% śmieci w ciągu 10 lat wyparowało. W jednym roku, załóżmy, mieliśmy 100 ton śmieci, a za 10 lat tylko 5 ton śmieci oddawaliśmy na składowiska. Później mieliśmy oberwanie wyrobiska w kopalni. Te śmieci, a widzi pan, ja o panu Trzaskowskim, o prezydencie stolicy, a panu Bogatyni. Zawsze na odwrót ta lewica. Jedni i drudzy macie państwo za uszami. Krzysztof Lipiec, panie pośle. Tak, tej kwestii. Panie pośle, z dobrego serca, co by pan doradził panu Tuskowi? Pan przesadził tutaj. Bo akurat jeśli chodzi o politykę samorządową w kontekście gospodarowania odpadami, z tym bywa bardzo różnie. Na przykład u mnie w regionie to za uszami mają politycy PSL-u, politycy Platformy Obywatelskiej. Mm-hmm. Przecież nie tak dawno był gaszony wielki pożar w Nowinach, wcale nie mniejszy od tego, co który miał miejsce w Zielonej Górze. I ja tam nie widziałem polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby byli w to zaangażowani. Byli zaangażowani, owszem, w posprzątanie tego po rządzicielach z Platformy i z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Co wygenerowało bardzo duże koszty. Natomiast rzeczywiście Trzaskowski nie ma szczęścia do gospodarowania odpadami, nie ma szczęścia również do prowadzenia we właściwym wymiarze tej polityki komunalnej w swoim mieście. Bo przecież pamiętamy, w jaki sposób została zalana Wisła ściekami, które płynęły i truły środowisko, ale myślę, że tu ważniejszą kwestią w sensie politycznym to jest sprawa, w jaki sposób politycy Platformy Obywatelskiej, którzy wyszli jednak spod ręki Donalda Tuska, robili interesy na tym wszystkim. No to, co się dzieje z aferą śmieciową, to, że dwóch czołowych polityków wywodzących się akurat z jednego resortu z rządu Platformy Obywatelskiej dzisiaj odsiaduje w areszcie, czekając na wyrok sądu, no to zaświadcza o tym, że rzeczywiście tam w grę wchodziły tylko i wyłącznie prywatne biznesy. Nie liczył się interes ludzi, którzy płacą ciężkie pieniądze w Warszawie za śmieci, mówiąc krótko i kolokwialnie. Nawet gdzieś tam były jakieś nadwyżki. I kropka. Z tego, co jest mi wiadomo, to jednak Trzaskowski tutaj ludziom nie użył. Czy powinien się schować?
ja myślę, że zostanie schowany przez wyborców. I tutaj stawiamy kropkę. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kampania, w ogniu kampanii jesteśmy, więc nie zatrzymuję dłużej. Robert Obaz, Nowa Lewica, Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panom bardzo za spotkanie. Dziękuję. Dobrego dnia, a już za chwilę na naszej antenie Wolne Głosy za Granicę, a tam dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej.